Witamy w kolejnym odcinku Polskie Rozmowy w Brazylii, serii, w której odkrywamy obecność polskiej kultury daleko od naszych granic. Dzisiaj spotkamy się w Curitibie, stolicy stanu Paraná, na południu Brazylii. To miasto liczące ponad 2 miliony mieszkańców jest znane wielokulturowości, a wśród jego mieszkańców szacuje się, że między 400 a 600 tysięcy osób może mieć polskie korzenie. Naszym dzisiejszym gościem jest Lorival de Araújo Filho, osoba bezpośrednio niezwiązana z Polską przez pochodzenie, ale głęboko zanurzona w polskiej kulturze przez swoje wieloletnie zaangażowanie. Jako kluczowa postać w największym polskim zespole folklorystycznym poza Polską, Lorival przynosi ze sobą cenne doświadczenia i perspektywy, które rzucają nowe światło na polskość w Brazylii. Przez naszą rozmowę pragniemy przybliżyć widzom nie tylko piękno polskiej kultury, ale też rozwiać niektóre mity i niejasności związane z polskim dziedzictwem w tej części świata. Lourival de Araújo Filho, jestem z Curitiby, obecnie jestem prezesem zespołu Wisła i w zawodzie jestem nauczycielem. Powiedz nam proszę, czy uważasz, że warto inwestować w polskość w Brazylii i dlaczego jest to ważne? Czy to ze względu na język polski w miejscach jak na przykład Wisła, czy miejsca pamięci? Jest koniecznie potrzebne zainwestować w polskość w Brazylii. A pierwsi Polacy przyjechali do Brazylii ponad 150 lat temu i dalej ta polskość żywa jest, mocna jest i po prostu obecna jest. Jeżeli zainwestujesz się w kulturze, w językach, jeżeli zainwestujesz się w polskości w Brazylii, to znaczy, że w przyszłości zawsze będzie tutaj taka Polonia, która po prostu wzmacnia całą historię polską. Na pewno ci Polacy, którzy są tutaj z Brazylii, kiedy szukają Polskę prawdziwą. Więc jak tutaj będzie inwestycja, a jeżeli tutaj będzie wspieranie od rządu polskiego, jeżeli Polska nie zapomina Brazylia, Polaków, to znaczy Polonia brazylijska nie zapomina Polską. Piękne. I powiedz mi, u was w Wiśle również inwestujecie w to, żeby ta polskość była reprezentowana na zewnątrz i jakie owoce zbieracie z tego? Nie tylko w Wiśle, ale w każdym miejscu w Brazylii, gdzie się zainwestuje na kulturę polską, widać owoce tego. Kilka młodzież z Brazylii, to znaczy z Wisły, już pojechało do Polski. Niektórzy wróciły, niektórzy nie. Zostali tam w Polsce. Jest potrzebne dać możliwości do ludzi poznać i rozpoznać się jak Polacy. A jeżeli po prostu takich miejsc będzie, nie tylko w Curitibie, ale w każdym kącie, gdzie są Polakami w Brazylii, znaczy, że wspieramy polskości. Więc się wydaje, że tutaj robimy swoją pracę i jest widocznie, ale gdzieś w Brazylii może ludzie mają trudności tego pokazać i też trudności powstrzymać tą kulturę. Jest potrzebne po prostu zainwestować, bo owoce będą i ludzie w przyszłości na pewno będą szukać Polską w Europie, nie tylko Polonię w Brazylii. Czy uważasz, że polskość tutaj jest atrakcyjna dla Brazylijczyków? Czy wydaje się, że polskość może być atrakcyjna dla Brazylijczyków polskiego pochodzenia, jeżeli się pokazuje ta polskość. Jeżeli nie istnieje na przykład zespół Wisła, jeżeli nie istnieje kurs języka polskiego, to nie będzie w ogóle atrakcyjny, bo nie ma kto pokazać tą kulturę. Więc nasz zespół, inne zespoły, czy stowarzyszenia są bardzo potrzebne, bo Polska będzie atrakcyjna, jeżeli tylko się pokazuje, jak to jest Polska, jak piękna jest, jak to jest krajem z wielką możliwością
I mi się wydaje, że Brazylijczycy szukają coś takiego, ale do tego jest potrzebne pokazać.